two strobes in my dressing room. Siema, siema, Happy z tej strony. Dzisiaj pogadamy sobie trochę o wadach i zaletach tej tutaj bestyjki, czyli Hondy CR250R z rocznika 2002. Pogadamy sobie, co fajne i niefajne w tym motocyklu. Ale już na wstępie wam powiem, że wszystkie te wady i zalety to tylko moja subiektywna opinia i nie każdy musi się z tym zgadzać. Plus będę mówił o tych wszystkich wadach i zaletach w ten sposób, że będę je przyrównywał do jazdy w enduro, a nie w motocrossie, bo w motocrossie nie jeżdżę i nie mam zbytnio porównania, co jest fajne, a co nie fajne do motocrossu. Ale wiem, co na pewno jest potrzebne w enduro i co jest fajne w enduro. Także tak, a jak mogliście zauważyć po filmach na kanale, rzadko do was gadam, praktycznie w ogóle. Możecie mnie tylko słyszeć co i raz w filmach, jak coś się dzieje. Także jak dzisiaj będzie słaba gadka, nie będzie się kleiła, to wybaczcie ten pierwszy raz. Mam nadzieję, że z czasem będzie lepiej. No ale przechodząc do meritum, do głównego tematu, do wad i zalet, to pierwszą taką wadą według mnie jest to, że ten motocykl, akurat ten rocznik, ta ćwiara, ma słabszy dół, ma lepszą górę, ale kwestia dołu i góry to jest kwestia indywidualna, bo są różni zawodnicy, różni rajderzy i każdy ma inne upodobania. Jedni wolą, jak motocykl idzie dołem, jedni wolą, jak niesie ich górą. Ja należę do tej pierwszej grupy. Ten dół akurat jest fajny w enduro, czy to na podjazdy, czy jakiś cięższy teren. A na przykład Honda, gdzie jest słabszy dół, na cięższych podjazdach, no nieźle, musicie się spiąć i nawyk gimnastykować, żeby te podjazdy pokonać, jak jest słabszy dół. Kolejną taką wadą dla mnie jest to z przesiadki na enduro, z przesiadki z enduro na crossówkę, jest to, że są tutaj bardzo krótkie biegi, bardzo krótkie przełożenia mają. Nie to, że brakuje mi szóstego biegu, ale jest to naprawdę ciężko się przyzwyczaić, przynajmniej mi było ciężko się przyzwyczaić do tych krótkich biegów w jeździe enduro, przesiadając się na przykład z Husqvarny na tą Hondę. No ciężko było, no ale wiadomo, wszystko do przyzwyczajenia, wszystko jest do przyzwyczajenia i tyle. Kolejną taką wadą, jak już lecimy z wadami to po kolei, kolejną taką wadą jest tylny plastik. Jest strasznie twardy, strasznie sztywny, jak możecie zobaczyć. O, także jak chcecie się uczyć jakoś pivota czy wolnej gumy na Hondzie, to radziłbym zachować szczególną ostrożność, bo szkoda, jak macie jakąś fajną okleinkę, żeby się połamał plastik. I tutaj pozdro dla cienkiego, który ostatnio łatał na filmie właśnie swój tylny plastik na trytki, na poczciwe trytki, które ratują dupę nieraz. Także pozdro dla cienkiego, pewnie lepiej się trzyma niż fabryka. Kolejną wadą, a właściwie taką rzeczą marginesową, którą mogłabym mieć w enduro i myślę, że każdy motocykl fajnie jakby to miał, jest rozrusznik. Tutaj tego nie ma, ale nie jest to taki must have. Fajnie po prostu jak jest, jest to pomocna sprawa. I jeszcze jedną taką fajną sprawą bym mogła mieć stopkę boczną, bo nie zawsze jest gdzie oprzeć ten motocykl na postojach, ale wszystko jest do zrobienia. Jak ktoś bardzo potrzebuje, to sobie zrobi, nie? No i tak. Także przejdźmy może do zalet. Fajną zaletą, a zarazem największą dla mnie w Hondzie jest waga. Honda waży tyle co piórko, dosłownie tyle co piórko, a w enduro jest to bardzo ważne. W jeździe na Hondzie, w enduro praktycznie tej wagi nie czujemy. Na Hondzie właśnie nie czujemy tej wagi, jest bardzo lekka. Dla przykładu, macie jakąś kłodę w lesie, nie możecie jej przejechać, gasicie motocykl, złazicie, bierzecie łapą i przenosicie na drugą stronę i po kłopocie, nie? Także to jest fajne, że jest bardzo leciutka. Kolejną zaletą jest to, że jest tu mało elektryki, praktycznie w ogóle. Także wpływa to też na kolejny punkt, czyli jest mało awaryjna. Jak wam motocykl nie chce odpalić, no to możecie się domyślać, że jest to albo wina świecy, albo czegoś innego, a nie tak jak na przykład w chustce, gdzie jak pójdzie wam elektryka i motocykl nie chce odpalić, no to klapa. Jest naprawdę cała lista rzeczy, która mogła pójść i musicie myśleć,
o co chodzi. Kolejną zaletą są plastiki. Są plastiki, są bardzo wytrzymałe. Na tyle gleb, co miałem i co Honda miała, no to jak widzicie, są całe. Tutaj jakieś trytki, ale to akurat słabo trzymała ta śruba ostatnio i zgubiłem ten plastik na osówce. Jak mogliście zobaczyć na filmie, dlatego po prostu przypiąłem profilaktycznie trytkami. Super trytkami. I tyle. Kolejną taką zaletą, fajną w Hondzie, co szanuję sobie w motocyklach, jest szybki dostęp do filtra. Tutaj praktycznie odkręcacie sobie te dwie śrubki, tą i tą. Zdejmujecie siedzenie. Siedzenie. I od razu macie szybki dostęp do filtra, odkręcacie aby śrubę mocującą i wyjmujecie filtr. A na przykład w huskwarnie, żeby dostać się do filtra, to tak. Musicie zdjąć siedzenie, musicie wyjąć akumulator, musicie odgarnąć te wszystkie kable. I jeszcze jest problem z wyjęciem tego filtra, bo jest tak tam ciasno w środku. Także no przekichana sprawa. Tu jest bardzo fajnie i to szanuję. Co jeszcze? Może was nurtować pytanie, ile taka Honda pali? Nie wiem. Nie wiem dokładnie ile. Co do jednego, ale wiem, że dobra regulacja gaźnika, dobre ustawienie i naprawdę motocykl nie pali jak smog. Ostatnio byliśmy na osówce, do baku wchodzi 7,5 litra, ja miałem zarany pod sam korek, no to jak kończyliśmy jazdę, to została mi jeszcze jedna trzecia w baku, a tam się szło pełną manetką, także w miarę fajne to spalanie jest teraz niż przedtem było. Czy Honda nadaje się na pierwsze moto? Według mnie odradzałbym. Jest to dosyć mocny i zrywny motocykl, więc dla kogoś, kto nie ma doświadczenia i żadnych doświadczenia i żadnych po prostu przeżyć z motocyklami, to myślę, że bym mu nie polecał na pierwszy motocykl, ale na drugi jak najbardziej. Jeśli ma się tam jakąś wprawę, to jak najbardziej siadać na Hondę i katować, nie? No, powiedzieliśmy sobie kilka zalet, kilka wad Hondzi. I to by było chyba na tyle. Mam nadzieję, że gadka w miarę wam się spodoba i w miarę się kleiła, jak na pierwszy raz. No, powiem wam, że trochę się stresowałem. Sama kamera nie jest mi obca, ale gadanie do was już trochę tak, jest to coś nowego. Mam nadzieję, że z czasem będzie lepiej. No i co? Chyba tyle. Jeszcze na końcu chcę pozdrowić chłopaków, a właściwie to całą ekipę, która była ostatnio na osówce. Dziękiego jeszcze raz. Dąbra, Borna, Black Opso i Jaskenduro. Jeśli kogoś pominąłem, to sorry. No ale pozdro dla wszystkich, którzy tam byli. Przezajebisty wyjazd i mam nadzieję, że będzie jeszcze taki nieraz. Także to by było na tyle. Do następnego. Cześć.